Witamy serdecznie w nowym wydaniu ZTS News. Fizyczny młody Einstein. Zgłoszenia przyjmuje pan Krzysztof Tędzik za pośrednictwem aplikacji Teams. 14 marca odbędą się podchody matematyczne, matematyczne pistacje. Zapisy do 10 marca u wszystkich nauczycieli matematyki. W tą środę odbędą się dni otwarte w trybie zdalnym. Zapraszamy wszystkich nowych uczniów na różne spotkania. Rozpoczynamy nabór na bezpłatne kursy w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców. Zgłoszenia przyjmuje pani Izabela Szostak w sali 120. 2 marca zaczęła się zbiórka rzeczy na rzecz potrzebujących w Ukrainie. Pierwszy transport wyjechał już w piątek. Zbiórka trwa nadal. Rzeczy można przynosić do kartonów znajdujących się przy portierni. Zbieramy rzeczy takie jak pieluchy, mokre chusteczki, kaszki dla dzieci, koce, śpiwory, ciepłe ubrania, bieliznę termoaktywną, bieliznę, leki przeciwbólowe, bandaże, wodę utlenioną, spirytus medyczny, suchy prowiant w stylu makaron, ryż, kasza, zupki chińskie, kisiele, budynie, płatki śniadaniowe, konserwy, olej, nutella, podpaski, tampony. Ciekawostka na dziś. Tuż po ukończeniu II wojny światowej w 1945 roku brytyjscy inżynierowie wpadli na pomysł, aby każdy czołg brytyjski był wyposażony w sprzęt do parzenia herbaty. I tak pozostało do dzisiaj. Siema, pozdrawiam ze Szczecinu. Wyniki etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu biblijnego imienia kardynała Augusta Chlonda. Strysik Dawid, 2D, Kokoszka Kacper, 3G, Rybakowski Józef, 3GG, Dziurawiec Jan, 2O, Ptak Stanisław, 2D, Malek Szymon, 2K. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie rejonowym, który odbędzie się 11 marca 2022 roku. Pozostając przy konkursach, w nadchodzącym tygodniu odbędzie się 26 etap edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Zapisy do poniedziałku wyłącznie u pana Cabana. Zachęcamy tym bardziej, że w minionej edycji nasi uczniowie zajęli 3. i 4. miejsce w Polsce. 12 marca bieżącego roku odbędzie się pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę przed zbliżającymi się maturami. Jest to świetny czas na przemyślenie dalszej drogi życiowej po ukończeniu szkoły. Zapraszamy uczniów 4 klas od 11 do 12 marca do Częstochowy. Informacje wyjazdu oraz zapisy znajdziecie u pana Cabana. Od 7 do 9 marca na auli szkolnej na 5 godzinie lekcyjnej odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zostało już bardzo mało miejsc. Chętnych zapraszamy do zapisania się do katechetu. Drodzy panowie, przypominamy, że 8 marca będzie Dzień Kobiet. Proszę, nie zapomnijcie tym razem.